koni, duatlon, Świdnica. Super impreza, naprawdę świetna organizacja. Rewelacyjna trasa biegowa po parku. Troszeczkę wiało, mogło trochę mniej, byłoby troszeczkę szybciej. Za tydzień startuję w Czempiniu. Jadę tam zdobyć tytuł mistrza Polski w duatlonie na dystansie średnim. Także dzisiejsze zawody było dla mnie super przetarciem. No i też pierwszy raz startowałam na rowerze czasowym, więc bardzo się cieszę. No te zawody mi spadły z nieba. Jestem z Wrocławia, także cieszę się bardzo, że tutaj blisko domu mamy kolejne zawody. Duatlon, co prawda nie triatlon, ale przy dzisiejszej aurze bardzo się cieszę, że tego pływania nie było. Bardzo fajne zawody, dla mnie to jest pierwszy start w sezonie, także świetny trening, świetna zabawa i organizm w końcu wszedł na właściwe obroty. Mam nadzieję, że od tego momentu będzie tylko lepiej, na kolejnych imprezach pokażę, na co mnie stać. Warunki na dzisiejszej trasie trudne, ale warunki do przygotowania tych zawodów wczoraj i dzisiaj w nocy ekstremalnie trudne, super zimno, wiatr. Na szczęście dziś rano przestało padać i tak mocno wiać, mogliśmy wszystkie prace zakończyć. Trochę słońca wyszło na sam koniec, całe zawody przebiegają dosyć sprawnie do momentu, aż wszystkie rowery u nas wjeżdżają do strefy zmian. Zawsze mamy tutaj jeszcze jakieś obawy, żeby się nic nie wydarzyło.